Alkohol towarzyszy ludzkości od zawsze. Pomiędzy narodzinami a śmiercią człowieka istnieje niesłychanie wiele okazji do świętowania, poprawienia nastroju czy oddalenia od siebie trosk i zmartwień. Znacznie nasilające się w ostatnich kilkudziesięciu latach zjawisko alkoholizmu niesie ze sobą poważne zagrożenie w przyszłości. Dzieje się tak dlatego, że choroba alkoholowa nie dotyczy wyłącznie jednostki, ale staje się problemem ogólnospołecznym. W Częstochowie jest problem zbyt dużej ilości punktów sprzedaży alkoholu. W tej chwili już w ogóle nie mówimy o lokalach gastronomicznych, bo ich jest mniej, natomiast punktów sprzedaży alkoholu jest naszym zdaniem zbyt dużo. Mieszkańcy piszą do nas w tej sprawie, skarżą się na sąsiedztwo takiego sklepu, skarżą się na brud, na hałas w nocy, na to, że nie mogą otworzyć okna, bo w ich kamienicy czy w ich bloku otworzono taki właśnie sklep. Zainteresowaliśmy się tematem, zwróciliśmy się do Urzędu Miasta, który oczywiście wydaje koncesję na alkohol. Ile tych punktów tak naprawdę jest? Okazało się, że na mocy uchwały Rady Miasta z 2018 roku punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego, czyli powyżej 18%, może być w Częstochowie 500, a już dzisiaj takich sklepów jest 435. Także może być ich w sumie jeszcze więcej, ale już jest za dużo, jest to sporo więcej niż w całej Norwegii. Widzimy efekty, zwłaszcza w centrum, w pierwszej alei, w Alei Wolności, na Placu Daszyńskiego, w Alei Kościuszki, ale też w innych miejscach. Liczba mieszkańców Częstochowy co roku spada o kilka tysięcy, za to konsekwentnie przybywa sklepów monopolowych, także w najbardziej reprezentacyjnych lokalizacjach. W rezultacie osoby nietrzeźwe okupują już nie tylko Plac Daszyńskiego i ulicę Garibaldiego, ale też Aleję Najświętszej Marii Panny, Aleję Wolności, Rondo Mickiewicza, Aleję Armii Krajowej i szereg innych miejsc. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, że między rokiem 2015 a rokiem 2018 w naszym mieście zmniejszyła się ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Uchwała z roku 2015 mówiła, że zezwoleń na alkohol wysokoprocentowy, w skrócie wino, wódka, może być po 550 każdego z nich. Natomiast w tej chwili możemy mieć tylko 500 takich punktów. Dodatkowo został wprowadzony w roku 2018 limit na sprzedaż piwa i on wynosi 550. Również zmniejszono te limity w stosunku do punktów gastronomicznych z 400 na 350 każdego rodzaju zezwoleń, czyli piwo, wino i wódka. Chciałam Pana zapytać, co Pan sądzi na temat ilości punktów sprzedaży alkoholu w Częstochowie? Za dużo, za mało, wystarczająca ilość? Wystarczająca. Za dużo, całkowicie za dużo, proszę Pani. Myślę, że jest jednak i troszeczkę za dużo, patrząc szczególnie na to, ile w Polsce niestety się pije. Myślę, że powinno się to ograniczyć jednak. Raczej mniej, za dużo osób pije. Szczególnie tutaj na Alejach kręcą się mnóstwo osób pijanych. Zawsze proszę o jakieś pieniądze, no to powinno być ich mniej. Jest zbyt popularny alkohol. Oj, bardzo dużo. To jest... Czyli za dużo? To bardzo. Tych sklepów nagle w ciągu kilku lat przybyło i to znacznie. Są uciążliwe. Prowadzi to do tego, że skupiają się tam osoby nietrzeźwe, które hałasują, oczywiście śmiecą. Są przypadki jakiegoś drobnego wandalizmu, awantury. Straż Miejska w Częstochowie w zasadzie się niczym innym nie zajmuje, tylko interwencjami związanymi z osobami nietrzeźwymi. Ze zdumieniem słyszę o tym, że są liczne skargi mieszkańców na funkcjonowanie tych punktów sprzedaży, ponieważ do nas takie skargi wpływają więcej niż sporadycznie. Jest to co najwyżej kilka skarg w ciągu roku. Zresztą dotyczą one nie tylko zakłócania porządku publicznego, ale również sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Natomiast sumarycznie nie jest to więcej, podkreślam, niż kilka skarg. Usłyszałam, że takie skargi pojawiają się w internecie. Proponuję, aby osoby, które są świadkami takich zdarzeń,
powiadomiły nasz wydział, w którym lokalu, gdzie, w jakim czasie dochodzi do zakłóceń bądź innego łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a my podejmiemy natychmiast stosowne działania. Rada Miasta powinna ograniczyć ilość tych sklepów. Jeżeli w tej chwili jest ich 435, mogłoby być nawet 500, to naszym zdaniem powinno się zmniejszyć tę liczbę przynajmniej o połowę. Nie mówimy tu o prohibicji, ale o skupieniu tych sklepów w miejscach, gdzie nie będą przeszkadzały mieszkańcom. Bardzo dużo tych sklepów działa w trybie całodobowym i to jest największa uciążliwość rzeczywiście dla mieszkańców, bo część z nich po prostu nie może spać. Podoba nam się rozwiązanie przyjęte niedawno przez Radę Miejską w Radomsku, która w ogóle zakazała nocnej sprzedaży alkoholu do godziny 6 rano na terenie całego miasta, łącznie ze stacjami benzynowymi i jak informują nas nasi znajomi z Radomska, bardzo pozytywnie wpłynęło to na poziom bezpieczeństwa w mieście. Rzeczywiście, jeżeli znika sklep, znikają też problemy, o których żeśmy wcześniej mówili. Jeszcze raz mówię, nie chodzi nam o prohibicję, już mieliśmy częściową prohibicję w stanie wojennym. Uważamy po prostu, że ludzie powinni pić, jeżeli już muszą, to albo w lokalu gastronomicznym, albo w kulturalnych warunkach w domu. Natomiast absolutnie nie na ulicy, nie w parku, nie na skwerze, nie na placu zabaw. Nie powinniśmy na to przyzwalać, bo świadczy to o degradacji miasta.